Przygotowana przez PiS ustawa o policji i służbach specjalnych błyskawicznie wywołała krytykę opozycji, która zaalarmowała internautów, że już wkrótce, bez ograniczeń, będą inwigilowani przez służby. Dajcie obywatela, a paragraf się znajdzie, kpili internauci na Twitterze, jednak mimo sprzeciwu internautów i opozycji, Sejm ustawę o policji już przegłosował. Nowe przepisy wejdą w życie 7 lutego. Czy rzeczywiście w związku z ustawą jest się czego bać? Najprawdopodobniej tak, dlatego że daje ona uprawnienia wykraczające daleko poza kontrolę sądu. Co to oznacza? Że policja będzie mogła zbierać informacje dotyczące tego, z kim i kiedy rozmawiamy, do kogo wysyłamy maile, gdzie spędzamy w sieci więcej czasu, a dane te będą mogły być przechowywane w sieci przez bardzo długi czas. Do tej pory służby, by mieć dostęp do tych informacji, musiały najpierw zdobyć zgodę sądu. Teraz, dzięki ustawie, sąd dokona kontroli tych działań dopiero po fakcie. Eksperci tłumaczą więc, że w praktyce sądowa kontrola będzie tylko iluzoryczna. Niepokojące w nowej ustawie jest także to, że by policja mogła mieć dostęp do naszych działań i danych w sieci, wcale nie musimy być o nic oskarżonymi ani nawet podejrzanymi. Dlaczego? Bo w ustawie znajduje się także zapis o zapobieganiu przestępstwu. Jak w takim razie podobne ustawy wyglądają w Europie? Prawa dostępu służb do danych gromadzonych w sieci mają już służby w Hiszpanii i Francji. W Finlandii z kolei czy w Wielkiej Brytanii prace nad podobnymi ustawami są już niemal zakończone. Jednak w porównaniu z nimi ustawa PiS-u stawia Polskę w gronie państw, których inwigilacja internautów przez służby będzie najprostsza. Dlatego może się zdarzyć, że bliżej będzie nam w tych kwestiach do Turcji, gdzie rząd już cenzuruje internet, czy do Iranu, w którym wyłączono już dostęp do niektórych usług online. W związku z tym wątpliwości odnośnie do ustawy wyraziły już organizacje pozarządowe, powołując się na prawo do prywatności, które jest jednym z podstawowych praw zagwarantowanych w Konstytucji. Ograniczenie dostępu do naszych danych może udać się dzięki stosowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kluczowe będzie więc szyfrowanie danych przy użyciu programów, które pomogą nam to zrobić. Sami autorzy ustawy uspokajają, że żadne ograniczenie swobody wypowiedzi w sieci nie wchodzi w grę. Tłumaczą też, że wymaganie wcześniejszej zgody sądu na zbieranie danych paraliżuje służby i blokuje i tak już przeciążone sądy. Ponadto, zdaniem PiS, sytuacja internautów może się nawet po wprowadzeniu ustawy poprawić. Jak to możliwe? Ma się do tego przyczynić cokwartalny raport przedstawiany sądowi, w którym policja będzie musiała uzasadnić, że zbieranie danych o użytkowniku jest potrzebne i uzasadnione. Jeśli sąd uzna inaczej, wówczas dane będą musiały zostać zniszczone. Mimo krytyki i obaw przed wprowadzeniem ustawy o policji i służbach specjalnych istnieje pewna korzyść całego zamieszania. Paradoksalnie bowiem ustawa przypomni użytkownikom, że kwestie bezpieczeństwa w sieci powinny nas interesować nie tylko przy okazji zmiany kolejnych ustaw.